Onet, rano raport, Marcin Zawada, witam jak co piątek o godzinie 7.30. Dużo dzieje się w polityce, dużo dzieje się w polskiej polityce, ale dużo dzieje się też na świecie i dużo na świecie. Mówi się o Polsce i o polskiej polityce z wyborami w tle. I o tym dziś w Onet, rano raport będziemy rozmawiać z naszym gościem, a będzie nim już za chwilę Włodzimierz Cimoszewicz, a więc były premier i były szef MSZ. Ale na początek spójrzmy, o czym dziś pisze prasa. Zaczniemy od Onetu. A w Onecie dziś znajdą Państwo bardzo ciekawą rozmowę na temat nie tego, co dzieje się w Polsce, ale na temat tego, o czym w Polsce też się mówi, czyli Ukraina, wojna w Ukrainie, Władimir Putin i kosztowny błąd, który Putin miał popełnić. A te słowa mówi nie byle kto, bo to profesor Mark Galeotti, to jeden z najważniejszych ekspertów na świecie, który zajmuje się tematyką wschodnią, i on ocenia działanie Władimira Putina w ostatnich miesiącach i w ostatnich dniach, ponieważ dziś kolejny dzień z rzędu Kijów został brutalnie zaatakowany, trwa nalot, trwa atak na Kijów. Dlaczego Putin teraz akurat sięga po takie środki i dlaczego zaczął przegrywać? Jak czytamy już w tytule, to już odsyłam Państwa do tekstu Kamila Tureckiego na stronie głównej Onetu. Państwo ten tekst znajdą. A z kolei w prasie głównym tematem jest dziś oczywiście Lex Tusk i to, co dziać się będzie 4 czerwca w Polsce. A 4 czerwca to oczywiście rocznica wyborów, tych pierwszych częściowo wolnych wyborów, i dziś o tym każda gazeta pisze. Tu Rzeczpospolita i wspomnienia tych trzech osób na temat tego, co wydarzyło się w 89 roku, ale to, co wtedy się wydarzyło, miało spore konsekwencje i to jest to, co zdaniem wielu ekspertów odróżnia nas między innymi od tego, co dzieje się dziś w Ukrainie, czyli rozwój gospodarczy i zbliżenie Polski do państw Zachodu. Nie pozwólmy tego zaprzepaścić. Apeluje dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej, pisze o tych zmianach gospodarczych, które Polska przeszła. Trudnych, bolesnych zmianach i o tym, jak dobrze one na Polskę wpłynęły. I ostatni akapit tego tekstu niezwykle wymowny. Potencjał wypracowany przez ponad 3 ostatnie dekady w ocenie wielu historyków sprawia, że możemy mówić o najlepszym okresie w nowożytnej historii Polski. I po tych słowach raz jeszcze tytuł. Nie pozwólmy tego zaprzepaścić, bo rzeczywiście taka historyczna chwila w Polsce nam się przytrafiła. Historyczna, bo udało nam się udowodnić to, czego nie udawało się udowodnić wielu krajom, tym, które też wyszły spod władzy ZSRR przez wiele, wiele lat, a Polsce się udało. No i teraz pytanie, co my z tym wszystkim robimy i co my z tym wszystkim zrobimy? I to pytanie stawia dziś też dziennik Gazeta Prawna, który to tytuł pisze oczywiście o ustawie Lex Tusk i o działaniach PiS-u i o tym, jak to PiS przekracza Rubikon, ponieważ do tej pory Zjednoczona Prawica mówiła do opozycji tak, jak wygracie wybory, to będziecie mogli sobie zrobić to, co tylko chcecie. Tak było do momentu podpisania Lex Tusk i o tym, jakie to jest niebezpieczne dla Polski, dla polskiego systemu prawnego, dla systemu wyborczego dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. A z kolei Lex Tusk, no i to, co robi Zjednoczona Prawica, no to jest coś, o czym dyskutuje opozycja, no i pytania w związku z tym pojawiają się same. Co zrobi opozycja na marszu i po tym marszu? I dziś w Gazecie Wyborczej dwie krótkie rozmowy z liderami partii opozycyjnych na ten właśnie temat. Kilka razy pokazaliśmy, że jak idziemy razem w różnych sprawach, to są efekty, mówi Włodzimierz Czarzasta. Ale gdyby komuś z Państwa teraz po tych słowach pojawiało się pytanie, to co, to może wspólna lista? No to inny polityk, z którym rozmawia Gazeta Wyborcza, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozwiewa te wątpliwości, mówiąc o jednej liście. Myślę, już nie warto mówić. Ten temat jest zamknięty. Wspólny marsz, tak, wspólna lista, nie, to najprostsze wnioski z tych dwóch krótkich rozmów dziś w Gazecie Wyborczej. Ale dziś w Wyborczej jest też jedna długa rozmowa. Rozmowa z tym, który ma poprowadzić niedzielny marsz, Donald Tusk, bo o nim mowa dziś w Gazecie Wyborczej. Wiele ważnych słów wypowiada i mówi między innymi tak. Decyzja o powołaniu tej komisji, mowa o komisji, która ma zbadać no między innymi działalność Tuska, jego ministrów, i podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod tą ustawą, która łamie konstytucję, zakończy raczej kariery polityczne jej autorów, a nie polityków opozycji. To jeden z cytatów z Donalda Tuska, ale takich mocnych cytatów jest w tym wywiadzie więcej. Kilka tylko Państwu przywołam. W środku Europy stworzono narzędzie, którego niedemokratyczność może zawstydzić Putina, bo akurat czegoś takiego to nawet Putin nie wykombinował. Kolejny cytat. Można porównywać rządy PiS do czasów PZPR, do zachowania się komunistów po wprowadzeniu stanu wojennego i u schyłku PRL-u. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi do pełnego autorytaryzmu. To, że pisowski system przybiera ciągle bardzo przekraczającą i niepełną formę, wynika właśnie ze skali społecznego oporu, mówi Donald Tusk. I na koniec, bo to takie cytaty
raczej mniej pozytywne. Na koniec jedno zdanie, które pada w kierunku nie PiSu, ale wyborców PiS i jest zdaniem pozytywnym. Będę też starał się pojednać, ale nie z Kaczyńskim, tylko z wyborcami PiS, mówi Donald Tusk, były premier. A teraz o tym wszystkim, co dzieje się w polskiej polityce, będę rozmawiał z innym byłym premierem, Włodzimierz Cimoszewicz jest państwa moim gościem. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, kochanie. Panie premierze, do tych słów Donalda Tuska chciałem się odwołać. Będzie chciał Tusk pojednać się nie z Kaczyńskim, ale z wyborcami PiSu. Czy pana zdaniem takie pojednanie, taki dialog między jedną Polską a drugą Polską jest dziś jeszcze możliwy? Bardzo trudny, ale możliwy. Oczywiście nie obejmujący 100% ludzi. No, są ludzie zawzięci bardzo. Także ideologicznie motywowani i z nimi nie ma dialogu, ale pan pozwolę sobie przypomnieć taką tradycję, niestety tam też zaniechano, amerykańską, kiedy zawsze kłócono się bardzo ostro przed wyborami prezydenckimi, ale po wyborach prezydenckich wybrany prezydent rzucał hasło pojednania narodowego i Amerykanie współżyli ze sobą, współpracowali ze sobą. Chciałbym, żebyśmy potrafili jako społeczeństwo wykazać się podobną umiejętnością. Wybory są szalenie ważne, decydują o kierunku rozwoju kraju, ale to jest właśnie metoda ustalania, kto ma prawo rządzić. I jeśli są uczciwe i demokratyczne, to wszyscy pozostali powinni się z tym zgodzić. PiS wygrał wybory. Wielu ludziom się to nie podobało. No, zawsze zdobywał 30-parę% głosów głosujących, czyli 16-18% społeczeństwa, ale nikt nie kwestionował jego prawa do władzy. I tak powinno być też po kolejnych wyborach, zwłaszcza no, jeżeli by wygrała i opozycja, bo to, że strona opozycyjna nie kwestionuje władzy pisowskiej, jest faktem. Czy w przypadku porażki strona pisowska nie będzie kwestionowała nowej władzy, to jest na razie pod znakiem zapytania. Mam nadzieję, że wszystko się może potoczyć dobrze. Panie premierze, do wyborów jeszcze przejdziemy, ale przywołał pan głos zza oceanu, właściwie postępowanie, które było w amerykańskiej polityce przez lata, no pewnie do czasu prezydentury do Donalda Trumpa, bo ona troszkę zmieniła, ale teraz i z Waszyngtonu, i z Brukseli, gdzie pan przecież często bywa, płynie jeden głos, pytający głos o to, jakie mogą być konsekwencje tego Lex Tusk w Parlamencie Europejskim. Była zorganizowana w trybie pilnym debata na ten właśnie temat. Pan brał udział w tej debacie, mówił pan tak: Polska jest jeden krok od stania się autokracją antydemokratyczną. Mocne słowa, panie premierze. No tak, bo sytuacja w moim przekonaniu na to zasługuje. Ja zacząłem to swoje wystąpienie od przypomnienia senatora McCarthy'ego, takiego polityka amerykańskiego z końcówki lat 40., początku 50., który rozpętał wielką akcję wyłapywania, wyszukiwania sympatyków Związku Radzieckiego. No mniej więcej to samo, co chce teraz robić PiS, leży w odniesieniu do Rosji. I oskarżył około 1200 osób o tego typu sympatię, niszcząc życie, niszcząc kariery zawodowe setek rozmaitych ludzi. Określono to w Stanach Zjednoczonych mianem polowania na czarownicę. Wspomniany przez pana Trump lubi się posługiwać tym określeniem, twierdząc, że to na niego się w tej chwili poluje, na jego przestępstwa, za jego przestępstwa. Otóż w historii współczesnej Stanów Zjednoczonych ten tak zwany McCarthyzm to jest czarna plama. Wszyscy uważają to za haniebny eksces we współczesnej historii tego narodu. Więc ja jestem zdania, że tego typu gremium, które jak już wielu komentatorów wskazywało, łączy swoiste takie uprawnienia inkwizycyjne, śledcze, prokuratorskie, oskarżenie, sądowe, orzeczenia, wyposażone w niesłychanie daleko idące kompetencje, przysługujące wedle konstytucji tylko sądom. Ta komisja ma prawo pozbawiać praw obywatelskich, politycznych praw obywatelskich gwarantowanych przez konstytucję ludziom, którym będzie chciała to zarzucić. To znaczy działanie pod nieokreślonymi wpływami Rosji. To da się jakby stwierdzić niemalże w każdym przypadku. No, ktoś powiedział Rosjaninowi dzień dobry i można powiedzieć, że był pod wpływem Rosji i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, jesteśmy o krok od stania się niedemokratyczną autokracją. Panie premierze, pan obserwuje polską politykę, pan jest w polskiej polityce od wielu lat. Po co PiSowi taka ustawa jak Lex Tusk? Przecież mogli spodziewać się tego, że to będą potworne reakcje na świecie krytykujące tę ustawę, to już ma miejsce. Mogli spodziewać się tego, że ta ustawa zjednoczy opozycję jak nic innego.
to po co im tak naprawdę taki właśnie twór jak ta ustawa? Ja się mogę tylko tego domyślać. Mnie się wydaje, że jednak nie przewidywali aż tak ostrej reakcji, że bardzo możliwe, że ich analizy prawne przedstawiane liderom nie są uczciwe, że bagatelizują zastrzeżenia. Najbardziej jestem zaskoczony oczywiście zachowaniem pana Dudy. Można było powiedzieć, niewiele już powinno dziwić po jego rozmaitych wcześniejszych zachowaniach, ale jednak jest doktorem nauk prawnych po Uniwersytecie Jagiellońskim. Powinno być dla niego zupełnie oczywiste, że konstytucja jest brutalnie łamana, a przecież jego rolą, to potwierdzał w swoich dwukrotnych przysięgach, jest obrona konstytucji. Tego nie mogę zrozumieć. Prawdopodobnie chodzi o jakieś względy osobiste, o myślenie o swojej własnej karierze w przyszłości, prawdopodobnie w polityce krajowej, bo już na pewno nie międzynarodowej. Natomiast gdy chodzi o całą resztę, po pierwsze, chyba nie doszacowywano tej możliwej reakcji, ale po drugie, jest to jednak taktyka obliczona na pogłębianie polaryzacji na scenie politycznej. Jeżeli ta polaryzacja będzie wyostrzona, będzie miała to swoje konsekwencje. To będzie eliminowało po obu stronach szanse mniejszych ugrupowań. Więc po stronie prawicowej będzie bardzo możliwe, że ograniczało jakiekolwiek szanse polityczne Ziobry i jego ludzi, być może także Konfederacji. Po stronie opozycyjnej przestrzegałbym pana m.in. Kosiniaka-Kamysza, którego wypowiedź pan przed chwilą przypomniał, najświeższą, dotyczącą niemożliwości stworzenia jednej listy, że właśnie takie partie jak partia pana Kosiniaka czy partia pana Hołowni mogą stracić w ostatnich tygodniach przed wyborami na poparciu. Czyli ta ustawa może jeszcze bardziej polaryzować scenę polityczną, skupiając wyborców po stronie tych dwóch największych partii. Panie premierze, a co by pan doradzał jednemu ze swoich następców, Donaldowi Tuskowi, który no, zapewne dostanie wezwanie, żeby przed tą komisją się stawić? Powinien się pojawić przed tą komisją premier Tusk, czy nie? No rzeczywiście to jest dylemat, dlatego że pojawienie się przed tą komisją może czynić wrażenie uznania jej legalności. I poważny polityk miałby z tym bardzo poważne wątpliwości. Z drugiej strony, no i jednocześnie jest w tym pewien element zachęty, bo jak go będą prześladowali, nakładali te grzywny, jeszcze być może chcieli siłą doprowadzić, no to oczywiście tym bardziej będą z niego robili męczennika popieranego przez dużą część społeczeństwa. No ale z drugiej strony w stawieniu się jest pewna szansa, dlatego że można się stawić przed tą komisją i mówić im prawdę w oczy. Jesteście nielegalni, działacie sprzecznie z konstytucją, niszczycie polskie państwo, uderzacie we wspólnotę narodową, polską i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu zetknięcie można wykorzystać jako okazję do wygłoszenia niezwykle brutalnego, krytycznego stanowiska wobec działalności pisowskiej. A gdyby pana premiera wezwano, to pan by się stawił przed taką komisją? Ja bym się prawdopodobnie stawił, ale właśnie po to, żeby powiedzieć o to, o czym przed chwilą mówiłem. Panie premierze, rozmawialiśmy o tej debacie w Parlamencie Europejskim, ale debata i to, co dzieje się na forum, to jedno. W kuluarach dzieje się pewnie więcej i tam padają ciekawsze sformułowania. Co w kuluarach Parlamentu Europejskiego mówi się teraz o Polsce po tej właśnie ustawie, po tym podpisie Andrzeja Dudy pod Lex Tusk? Wydawało się to już niemożliwe, ale to jest jakby kolejny wstrząs. Większość Parlamentu Europejskiego no już od dobrych dwóch i pół lat zajmuje się niestety naruszeniami praworządności w Polsce i wypowiada swój krytyczny pogląd w licznych stanowiskach, rezolucjach i tak dalej. Ale autentycznie, ja rozmawiałem z bardzo wieloma eurodeputowanymi z różnych krajów w tych dniach, bo mieliśmy to posiedzenie Parlamentu od wtorku. I oni są zdumieni po prostu. Oni są zdumieni, że coś takiego może się zdarzyć. Wczoraj, czy przedwczoraj mieliśmy tę wieczorną debatę na ten temat i eurodeputowani PiS-u znowu tradycyjnie się zachowali, krzyczeli, wyzywali, zachowali się wręcz wulgarnie, pouczająco. Nie wypowiadali się na ten temat w żaden sposób, tylko mówili, że no, u was też murzynów biją, że gdzieś są podobno. Komisji i organy. To jest nieprawda, to jest jak raz kłamstwo. Nie ma niczego, co by miało tego typu uprawnienia. Więc wrażenie jest fatalne. Fatalne i ludzie są poruszeni.
Panie premierze, a czy przy tym wszystkim, co dzieje się już od wielu miesięcy wokół Polski, wokół KPO, teraz te ostatnie wydarzenia mogą jakoś wpłynąć na to, że o te pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy będzie dla Polski jeszcze trudniej? Tak, ja jestem przekonany, że do albo czasu zmiany polityki PiS-u i zmiany prawa, które PiS wprowadził, albo do czasu zmiany rządu w Polsce, czyli do wyborów, na 99% nie mamy szans na obejrzenie jednego euro z tego programu. Czyli do czasu wyborów, jak pan wspomniał, o wyborach pan też już dwa słowa wcześniej powiedział, ale teraz zapytam wprost, czy pana zdaniem te najbliższe wybory, jesienne wybory, mogą być sfałszowane? Proszę pana, po pierwsze nie mam wątpliwości, że one w zasadzie już dzisiaj można je określić jako nieuczciwe, tak jak to miało miejsce w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich, dlatego że elementem wyborów jest kampania wyborcza. Elementem kampanii wyborczej jest sposób traktowania różnych sił czy różnych kandydatów, głównie przez media publiczne. Ich rolą jest zagwarantowanie społeczeństwu, wyborcom, uczciwej, zrównoważonej relacji, informacji o tym, kto jest kim, czego chce i tak dalej. No, wiemy, jak się zachowują media publiczne, zwłaszcza publiczna telewizja. Więc niestety wybory nie będą uczciwe. Czy będą sfałszowane? No, to trudno jest oczywiście powiedzieć, przewidzieć. Wydaje mi się, że ewentualne fałszerstwa na poziomie komisji wyborczych to raczej nie jest mechanizm, który może zmienić ogólny wynik wyborów. Trzeba byłoby przyglądać się funkcjonowaniu mechanizmu przepływu informacji o oddanych głosach z komisji wyborczych do centrali, do Państwowej Komisji Wyborczej. Obserwować to, czy tutaj nie ma możliwości takich grubych naruszeń. Ja pamiętam 2004 rok na wspomnianej przez pana Ukrainie, pomarańczowa rewolucja, wtedy tam z Aleksandrem Kwaśniewskim się angażowaliśmy. I ja pamiętam, że wtedy fałszerstwa miały miejsce właśnie na drodze między komisjami wyborczymi a Państwową Komisją Wyborczą. To wszystko się odbywa w tej chwili w postaci cyfrowej, przez internet i tak dalej. I istnieją ogromne możliwości grubych fałszerstw. Panie premierze, za dwa dni wielki marsz opozycji w Warszawie. Czy pan premier weźmie udział w tym marszu 4 czerwca? Tak, mam nadzieję, że się docisnę. To znaczy na pewno wyjadę o świcie z Białowieży i pojadę do Warszawy. No z taką intencją, żeby wziąć udział w tym marszu. A dlaczego pan chce brać udział w tym marszu? Antoni Macierewicz mówi, że to będzie, tutaj cytat, marsz agentury. No jeżeli się pojawi kilkaset tysięcy agentów, w cudzysłowie, to będzie to świadectwo i ocena tego, co Macierewicz wygaduje. Jak wiadomo, ten człowiek jest jednym z największych szkodników w polskiej polityce ostatnich kilkudziesięciu lat i niczego innego po nim się nie można spodziewać. Ja od dawna zresztą, kiedy ten pomysł się pojawił, deklarowałem gotowość udziału, ponieważ uważam, że to jest symboliczna co do daty okazja do zamanifestowania, że nie ma zgody, że miliony Polaków nie zgadzają się na deprawowanie kraju, na niszczenie właśnie tego dorobku, o którym pan też dzisiaj już wspominał, dorobku politycznego, ekonomicznego, społecznego, prestiżu międzynarodowego, który Polska sobie wypracowała. Proszę sobie przypomnieć spotkanie w Warszawie w 25-lecie tych wyborów czerwcowych w 2014 roku, wtedy był między innymi Obama, była cała masa prezydentów, premierów całego świata. W jaki sposób wtedy mówiono o Polsce? I proszę sobie to porównać z dzisiejszą opinią o naszym kraju. Na to nie ma zgody. I ludzie różnych poglądów, ale po prostu myślący w tych podstawowych sprawach, podobnie jak ja, powinni się znaleźć w Warszawie. Panie premierze, jest jeszcze jedna sprawa bardzo kontrowersyjna, o której ostatnio, w ostatnich dniach, tygodniach mówi się dużo, czyli rosyjska rakieta, która spadła pod Bydgoszczą. Pan był premierem, pełnił pan też wiele ważnych funkcji w naszym państwie. Czy pana zdaniem możliwe jest to, żeby od momentu, kiedy ta rakieta spadła na terytorium Polski, to była połowa grudnia, do końca kwietnia, nie wiedział o tym ani szef Ministerstwa Obrony Narodowej, ani też premier? Czy te procedury tutaj są takie, że musieli o tym wiedzieć i koniec, kropka, bo ktoś tutaj jednak chyba mija się z prawdą? Pytanie, kto? No wiadomo, że ktoś kłamie. Albo kłamią generałowie, albo kłamią politycy. Ja jestem osobiście przekonany, że kłamią politycy. Proszę pana, no właśnie jako ktoś, kto pełnił różne funkcje w państwie, mogę powiedzieć, że o tysiąckrotnie mniej istotnych wydarzeniach
jest się informowanym. Natychmiast na biurku pojawiała się w dawnych czasach notatka. Dzisiaj pewnie na ekranie komputera się pojawia jakaś informacja i tak dalej. Więc ja nie wierzę, że oni o tym nie wiedzieli. I jednocześnie fakt, że zbagatelizowano, że nieznana rakieta o nieznanym uzbrojeniu, przecież z góry nie było wiadomo, że tam jest zamiast głowicy kawałek betonu, jest gdzieś w Polsce, że potencjalnie może to doprowadzić do jeszcze większej tragedii, że to zbagatelizowano, to jest po prostu karygodne przestępstwo. Karygodne przestępstwo, mocne. Panie premierze, jeszcze pytanie o jeden element chyba już kampanii wyborczej, chociaż formalnie ona jeszcze się nie rozpoczęła. Widział pan spot PiSu, gdzie wykorzystano wizerunek obozu Auschwitz? Nie widziałem, ale wiem, o co chodzi. Co pan sobie pomyślał, jak dowiedział się pan o tym spocie i o wykorzystywaniu obozu Auschwitz do bieżącej kampanii wyborczej? Oczywiście obrzydliwe, końcowo obrzydliwe, niedopuszczalne, znowu kompromitujące Polskę, dlatego że taka wiadomość idzie w świat i cała masa odbiorców tego typu komunikatu, tego typu wiadomości, nie znając polskich realiów, no zwykli ludzie, mówię o zwykłych Francuzach, Amerykanach, Kanadyjczykach i tak dalej, wiąże tego typu informacje z Polską, z symbolem Polski, a nie z jakimś konkretnym człowiekiem wynajętym przez PiS do robienia propagandy przeciwko opozycji. No zupełna tragedia, po prostu tragedia. Jeżeli to się łączy z innymi jeszcze informacjami o rozmaitych antysemickich ekscesach typu Brown atakujący profesora Grabowskiego, zrywający publiczne spotkanie, inne wydarzenia, także wcześniejsze, to znowu jest malowanie Polsce takiej odrażającej, przepraszam za określenie, gęby. Panie premierze, tytułem już końca jeszcze do wyborów na moment wróćmy, a właściwie do tych nazwisk, które na karcie wyborczej zobaczymy. Czy zagłosowałby pan na Romana Giertycha, gdyby głosował pan w tym okręgu, gdzie Giertych ma kandydować do Senatu? Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że będzie Giertych i będzie jakiś kandydat pisowski, to tak, zagłosowałbym na niego. Ja oczywiście pamiętam o wszystkich jego grzechach i pamiętam o swoim wielkim sprzeciwie wobec tego, co robił, ale dzisiaj to jest człowiek stojący po właściwej stronie. I na koniec, panie premierze, czy idąc do lokalu wyborczego w jesiennych wyborach i patrząc na kartę do głosowania, znajdziemy tam nazwisko Włodzimierza Cimoszewicza w odpowiednim okręgu, rzecz jasna? Nie, ponieważ ja jeszcze przez rok będę w Parlamencie Europejskim. W związku z tym nie będę kandydował w tych wyborach krajowych. Zresztą do polityki krajowej już nie będę wracał w takiej formie, czyli pracy w Parlamencie Europejskim. Oczywiście będę nadal się angażował zarówno emocjonalnie, intelektualnie. Będę komentował, jeśli będę pytany, będę doradzał, jeśli będę pytany, ale już nie będę kandydował. A w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego pan premier będzie kandydował? Wie pan, bardzo się waham, powiem szczerze, dlatego że oczywiście mam świadomość już swojego wieku, a z drugiej strony tak się złożyło na początku tej kadencji, że w mojej grupie politycznej, która jest druga co do wielkości w parlamencie, zostałem sprawozdawcą i przedstawicielem zarówno do spraw Rosji, jak i do spraw Ukrainy. No i potem się wydarzyło, co się wydarzyło i los sprawił, że ja w tej drugiej co do wielkości grupie politycznej mam szczególną rolę do odegrania, gdy chodzi o kształtowanie postawy, zachowań polityki tej grupy. Myślę, że przez półtora roku udało mi się bardzo istotnie wpłynąć, korygująco na zachowania niektórych deputowanych. I tutaj czuję pewne zobowiązanie, ale jak będzie w przyszłości, to trudno w tej chwili jeszcze orzekać. No, życzę Ukraińcom, żeby się wojna skończyła jak najszybciej. Jeśli się skończy, to ja nie będę miał wtedy szczególnego powodu, żeby do Parlamentu Europejskiego się ponownie wybierać. To panie premierze, przy całym szacunku dla pana dorobku, no życzmy sobie tego, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła i żeby tutaj świat mógł odetchnąć już z ulgą. Wszystkiego dobrego. Włodzimierz Cimoszewicz był państwa i moim gościem. Dziękuję, że był pan dziś o poranku razem z nami. To był Onet Rano, raport w piątkowy poranek. Życzę państwu dobrego dnia. Oczywiście proszę zostać z nami za moment Łukasz Kadziewicz i część mobilna, ale tym razem wyjątkowo nie życzę państwu całego dobrego weekendu, bo życzę tylko dobrej soboty, bo w niedzielę spotkamy się przy okazji specjalnego programu Onetu, godzina 11:45. Będziemy pokazywać wielki marsz opozycji, będziemy zastanawiać się z ekspertami, co ten marsz może zmienić, no i będziemy przede wszystkim też patrzeć na
frekwencję, bo ona będzie w czasie tego marszu bardzo ważna i wysłuchamy też wystąpień polityków, bo tam też mają paść ważne słowa. Niedziela 11:45 z razem z całą ekipą polecamy się serdecznie, a teraz już oddaję głos, a właściwie kierownicę tego programu, Łukaszowi Kadziewiczowi.